dalszego czasu, tylko tutaj reprezentowali prawnicy raczej kojarzeni z krytyką Prawa i Sprawiedliwości, a nie ludzie, którzy pochodzą z wyboru Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński wobec tej wątpliwości w lipcu zabrał głos, powiedział, że jest oczywiste, że pan prezes pozostanie szefową Trybunału Konstytucyjnego do końca jej kadencji jako sędzia Trybunału, a zatem w 2024 roku, czyli ktoś z prezesem Trybunału, czy to po prostu a ja przypominam sobie, że to nie jest czasu wyborów sytuacji. Wybieramy wyglądać się w czasie Trybunału, a wtedy kuluary są odpuszczane, że ten rząd nie wpuszcza tego sytuacji. Nie tylko to, co będzie zjednoczone głośno, ale powiedz też tych, którzy się nie słuchają. I myślę, że co mamy nie mówić, bo jest to zabawa. To jest merytoryczny zawodnik. To nie jest ktoś, kto nie rozumie prawa. Myślę, że przyszedł, zobaczył, że pan Przyłębska prezentuje merytoryczne dno. Dno. To może potrafi książkę wpłacnąć. No nie, ale ja będę tu mówił. Nie, panie doktorze, wie pan, że ma taki bycie. Ale to jak jest taki bycie? Ale była sędzią wolnych spotkań, czy nie? No to nie jest tak, to jest w programie. Tutaj, ja mówię, to powiem, no o maja, pan nie przyjechał, pan przyjechał. No nie było tam przyjechał. Ale to pan tak nie jest. Nie, 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 ustrojowe kwestie, nie będzie zgromadzeń ogólnych Trybunału, na których rozstrzygane są kierunki orzecznictwa, sprawy finansowe, sprawy personalne, no wszystko to kluczowe, ten Trybunał po prostu zostanie sparaliżowany, jeżeli ta grupa będzie konsekwentna i nie będzie chciała brać udziału w jego pracach. Zanim odpowiem na pana pytanie, jednak przyłączy się do pewnego niesmaku, który pan wyraził w związku z wypowiedzią pana posła Gawkowskiego. I panie pośle, naprawdę znałem pana i cenię z powodu merytorycznych wypowiedzi, które pan czynił. I w dyskusjach medialnych, ale tak jak pan teraz pojechał i obraził kobietę po prostu. Nie, szefową Trybunału Konstytucyjnego. Z tymi aluzjami kucharskimi to naprawdę pan powiedział. Ale to ona gotowała obiady jako szefowa Trybunału. Naprawdę. Ale nie, panie rektorze, panie pośle, jedno zdanie. Ja tu pilnuję w miarę porządku i kultury rozmów przy tym stole. Przypominam wywiad też, panie pośle, wywiad z panem Kowalskim. Mniej więcej właśnie wtedy, kiedy prezes Kaczyński zrobił w połowie tego roku do wyboru, gdzie powiedział, że jest specjalnością z chłodnik litewski. Na tym skończył. Ale nie, ja to jest panie, panie redaktorze, powiedział pan sen o jednej rzeczy, to znaczy porównał moją wypowiedź do ataku na kobiety, co jest całkowicie fałszywe, dlatego że powiedziałem o szefowej Trybunału, która wypowiadała się o gotowaniu, która gotuje obiady dla pana premiera i pana prezydenta. W tym nie tak jest prawda. Więc proszę mi spłytać
tego dyskusji, bo łatwy jest atak, kiedy się spłyca dyskusja. Prawda jest taka, że macie szefową Trybunału, która ośmiesza Trybunału, upolityczniła go i w rękach Trybunału Konstytucyjnego są dzisiaj karty do gry politycznej i dlatego nie go walczycie. To jest prawda. Nie oceniam, ale myślę, że... Niech oceniam, niech oceniam. To się zrobiło pierwsza rzecz, jaka była ta paska pójdzie, jeżeli ten Trybunał może zostać sparaliżowany przez grupę Lewandowską. Po pierwsze, nie jestem pewien, czy ten list sześciu, czyli zdecydowanej mniejszości tego Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że oni już nie uznają tej władzy. Nie, czy nie zgłosili wątpliwości? Proszę. Liczmy. Sędziów jest 15. Podliczamy ludzi 14. Podpisamy się sześciu. Trzykowski jest zawsze przeciwny, więc mamy siedmiu. Po drugie, oni napisali do prezydenta, do pani Unii Przyjącej, że została wszczęta procedura do pana Mariuszaka. To nie jest to jest Ja jestem członkiem rządu, więc to jest dla mnie analiza najistotniejsza, z której wynika, że pani Julia Przyłębska w grudniu 16 roku została powołana na prezesa Trybunału i wtedy obowiązywało prawo, że tym prezesem się do końca kadencji sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego.
cała Polska. To był szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na Radiu Z kanał i posłuchaj w Radiu Z. Ty teraz subskrybuj na onet.pl. Promocja na co z subskrybuj rabat 50 zł. Na każdy wydany link na zakupie strony. Wybieraj spośród wszystkich produktów i oszczędzaj dużo.
Już prawie 10:00. Wiadomości o tej porze. Mikołaj Gromec, słuchamy. Cena paliwa w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, przekonuje PiS. To obajtkowe cwaniactwo, odpowiada opozycja. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców szykuje się obywatelski projekt ustawy. Ostatni dzień turnieju czterech skoczni był dniem Dawida Kubackiego. Polak zajął drugie miejsce w zawodach i urodziła mu się córka. Afera Kursana paliw w Polsce. Dzisiaj u nas na cenach jedną z najniższych w Europie, przekonuje Jarosław Sellin z PiSu. Według niego dziś dwa razy więcej Polaków stać na paliwo niż kilka lat temu. Mimo że to nie jest tak, to miało premier Tadek utrzymać się od nowego roku, gdy wzrasta to miasto, które podjęło Przekonuje mnie to, że gdyby było inaczej, to byłyby przed nowym rokiem duże kolejki na stację, bo przecież my nie byliśmy pewni tego, co się wydarzy 1 stycznia, a jednak te kolejki na wtedy, kiedy im potrzeba, de facto regulują cenę ręcznie i dlatego taka jest cena paliwa, a nie dlatego, że pomagamy Ukrainie i nie dlatego, że jesteśmy dzisiaj uzależnieni od tej pomocy. Przekonywał Krzysztof Tarkowski.